Sekty religijne. Wciąż aktywne, agresywne, groźne. Nowych członków werbują szczególnie przed świętami i wakacjami. To są wszystkie właśnie przerwy związane z wakacjami czy feriami zimowymi, również te powiedzmy okresy związane z pielgrzymkami, związane właśnie z jakimiś wyjazdami, gdzie po prostu młodzież czy dorośli tutaj są oderwani od środowiska macierzystego i tutaj łatwo na nich wpływać. Każda osoba pod wpływem manipulacji, pod wpływem tych technik, które są stosowane wobec niej, może ulec wpływom grup destrukcyjnych, czyli sekt. Zaczęło się od tego, że zwrócił na mnie uwagę pewien mężczyzna. Mężczyzna dużo ode mnie starszy, ponad 20 lat. Okazywał mi wiele zainteresowania, wzbudził po prostu moje zaufanie, moją sympatię. Doświadczenie takiej akceptacji totalnej na początku bardzo oczywiście się wszystkim nam podoba. Wtedy zaangażowanie emocjonalne i jaka przejawia się wśród ofiar sekt i taka lekkomyślność w podejmowaniu decyzji bardzo związuje emocjonalnie taką ofiarę z sekciarzem. Naprawdę okazywał mi bardzo, bardzo wiele zainteresowania, na przykład chwalił moje artykuły, spędzał ze mną czas. Na początku nawet byłam trochę zdezorientowana, dlaczego ten człowiek okazuje mi tyle zainteresowania, jakie ma intencje. Ale po prostu ten człowiek miał w sobie coś takiego, co uśpiło moją czujność. Wydawał się dużo, dużo starszy, oczytany, doświadczony życiowo. No i chyba to uśpiło właśnie moją podejrzliwość. I w pewnym momencie popełniłam ten błąd, że zaczęłam się przed nim otwierać. A on to później wykorzystał. Nadal są właśnie osoby, które są silne, jeśli chodzi o charakter, wpływ na środowisko i wykorzystują, powiedzmy, ten potencjał swój, żeby wpływać na innych. Czasami to jest nieświadome z ich strony, czasami właśnie jest to typowe działanie, bo widzą, że za nimi idą jakieś osoby, że są bardziej podatne, że są bardziej, powiedzmy, pod ich jakimś charyzmatem. Sekta jest jak narkotyk. Prowadzi do nałogu, z którym ciężko jest walczyć. Kiedy trafiłam do ośrodka kultury, to nie był najlepszy okres w moim życiu. Miałam wtedy problemy w pracy, pracowałam w firmie, gdzie panował mobbing, praca nie dawała mi żadnej satysfakcji, miałam też pewne problemy osobiste. A ta grupa opiera się głównie na tym, że oferuje bardzo proste rozwiązanie wszystkich problemów. Córka oznajmiła mi, że poznała w tym domu kultury wspaniałych ludzi. Bardzo szybko zaczęła nazywać ich swoimi przyjaciółmi. Mówiła, że są cudowni, że nigdy wcześniej tak serdecznych ludzi nie spotkała, że okazują jej wiele zainteresowania, pytają o jej problemy życiowe, prowadzą z nią długie rozmowy, była nimi zachwycona. No i właśnie wszelkie problemy, czy to na płaszczyźnie zdrowotnej, na płaszczyźnie osobistej, na płaszczyźnie finansowej, są w tej grupie tłumaczone po pierwsze brakiem energii, a po drugie pewnymi złymi schematami myślowymi. Nowi członkowie kuszeni są wieloma obietnicami. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tej grupie, wybrałam się do tego domu kultury. Tam akurat to koło organizowało projekcję filmu na temat swojego patrona. Dość ciekawe jest to, że film trwa około 6 godzin. I już na wstępie, jeszcze przed projekcją, widzowie dostawali informację, że z tym filmem wiążą się pewne zjawiska paranormalne. Byli informowani przez kierowniczkę koła, że mogą odczuwać uderzenia gorąca, bóle głowy, mogą doznać uzdrowień. I też w trakcie przerw, no bo wiadomo, w tak długim filmie musiało być jakieś przerwy, osoby z koła podchodziły do osób starszych, skorowanych, na przykład w gorsetach ortopedycznych i pytały o doznania. Ja sama w pewnym momencie czułam to uderzenia gorąca, po tym jak 5 osób powiedziało mi, że też je czuję. Już wtedy wiele spraw, które tam zaobserwowałam, wzbudziło moje poważne obawy i wątpliwości. Były tam tak zwane wolne datki. To znaczy oczywiście, jak nazwa wskazuje, wolne datki, nikt nie jest zmuszany absolutnie. Tylko jak to odmówić, kiedy podchodzi śliczna dziewczynka 11-letnia i o te wolne datki prosi? Umiejętna manipulacja zwieść może każdego.
Wszystkie sekty charakteryzują się tym, że ograniczają relacje człowieka z jego najbliższym otoczeniem. Mamy takie elementy, które mogą świadczyć o tym, że osoba weszła pod wpływ jakiejś grupy. Jest to przede wszystkim zmiana poglądów, nagła zmiana poglądów. Też następują takie elementy jak zmiana wyglądu, odcięcie od środowiska w sensie rodzinnego, jakieś zachowanie, które powiedzmy wcześniej się nie pojawiało. Są też takie elementy, które no, mówią o tym w sensie psychologicznym, że osoba jest wyobcowana, wystraszona, czy w jakiś sposób powiedzmy postępuje irracjonalnie, czego wcześniej nie było, też zmiany w żywieniu. Córka bardzo zmizerniała, wychudła, miała taką ziemistą cerę, podkrążone oczy, wyglądała jak osoba chora. I wtedy taka osoba jakby traci z nami kontakt. Nie jest już taka, jak była kiedyś, nie jest tak otwarta, jak była kiedyś, posiada jakieś tajemnice niezrozumiałe. Okazało się, że w tej grupie jest pani, która zajmuje się numerologią i ta pani na podstawie analizy numerologicznej stwierdziła, że imię, które córka nosiła do tej pory, jest niewłaściwe, ponieważ blokuje jej rozwój duchowy. W związku z tym nadała jej nowe imię, właściwie imiona, którymi odtąd córka miała się posługiwać. Zaleciła jej też zmianę podpisu, bo ten podpis również rzekomo blokował jej rozwój. Okazało się, że przeszkodę stanowią moi przyjaciele i moja rodzina. Starano się na wszelkie sposoby zniechęcić mnie do otrzymywania kontaktów z moją przyjaciółką, która pojawiała się w tym ośrodku kultury. Starano się mi wmówić, że powinnam oddalić się od mamy. Pamiętam też taką scenę. Przebywam w towarzystwie osób z koła przyjaciół i w pewnym momencie mówię, że mieszkam sama, już nie z rodzicami. Och, jaka to była wielka radość. Z kolei, kiedy moja mama zaczęła się krytycznie na temat tej grupy wyrażać, starano się ją przede mną oczernić. Tak samo później starano się oczernić mnie, kiedy nawiązałam kontakt z mediami. Po kilku tygodniach mój stan zaczął się bardzo pogarszać. Zachowywałam się zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Trudno ze mną było nawiązać kontakt. Też sprawiałam wrażenie osoby chorej, naprawdę. Byłam blada, miałam podkrążone oczy. I moje środowisko, nie mówię teraz oczywiście o kole przyjaciół, ale moi znajomi, członkowie rodziny zaczęli zastanawiać coś, co się ze mną dzieje, ponieważ taki mnie nie znali. Przechodziła w takie dziwne stany. Był to na przykład stan jakby takiej euforii. Po jakimś czasie z kolei wpadała w taki stan jakby całkowitego wyłączenia się, tak głębokiego zamyślenia się, że nie słyszała wtedy nawet tego, co do niej się mówi. Potem dowiedziałam się od mamy, że w jednej z rozmów nasza wspólna znajoma powiedziała, że sprawiam wrażenie, jakbym była osobą należącą do sekty. Leczenie jest często bardzo trudne. Zależy przede wszystkim od tego, jak długo dana osoba przebywała w sekcie. Można powiedzieć o takim przeliczniku, który może coś też nam powie. Według amerykańskich psychologów miesiąc przebywania w sekcie destrukcyjnej, takiej, która stosowała jakieś techniki psychomanipulacyjne, to jest rok pracy nad taką osobą przez specjalistów. Więc zobaczmy, ile czasu powiedzmy minie, kiedy osoba na przykład będąca 3 lata, 4 lata wyjdzie na prostą. Jak mamy na przykład syndrom sztokholmski, że kobieta zgwałcona zakochuje się w swoim prześladowcu, to przecież wiadomo, że ona się nie zakochuje, że to nie są jej pragnienia autentyczne, tylko że to jest odreagowanie jakby psychiki i ciała w tym kierunku. I podobnie rzecz się ma w sektach, że to jest jakby takie uzależnienie porównywalne do uzależnienia od narkotyków i nikotyny. Przede wszystkim no, ta osoba musi otrzymać pomoc specjalistyczną, jeśli chodzi o psychologa, psychiatrę, duchownego, jeśli chodzi powiedzmy o wyznanie, do którego przynależała wcześniej. Także często pomoc prawną, bo wiele rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy nastąpiły, mogły mieć konsekwencje również prawne. Więc jest to pomoc taka całościowa i tej pomocy nie można zaniedbać, ponieważ trudno potem taką osobę wyciągnąć z tych problemów, które wcześniej miała, czy tam ma w momencie wejścia do sekty. Trudno mi było z tego wyjść, bo przez kilka miesięcy roztaczano przede mną wizję świata, w której nie ma żadnych problemów, w której wszystko będzie mi się udawać, w której jestem otoczona przyjaciółmi.
mam przede wszystkim wielkiego przyjaciela Brunona Greninga, ale musiałam sobie zdać taką sprawę, że to wszystko po prostu było kłamstwem, że ja dla tych ludzi nie byłam osobą, ja byłam dla nich po prostu materiałem. Ja miałam coś, co mogłam tej grupie zaoferować, no i to w sposób cyniczny wykorzystano. Przez 3 miesiące ja byłam z tą grupą mocno związana. I to były 3 miesiące, kiedy darzyłam tą grupę takim całkowitym zaufaniem. Rzeczywistość boleśnie to weryfikuje. Musimy na początku poradzić sobie z tym uzależnieniem, a dopiero później pracować na prawidłowych relacjach rodzinnych. Czyli jakby jest podwójne leczenie. Zazwyczaj leczymy w gabinetach psychoterapeutycznych osoby, które mają problemy w relacjach z najbliższymi. Natomiast tutaj sprawa jest jakby podwójnie trudna. Stąd ten proces jest trochę dłuższy, bardziej męczący, ale mamy też takie efekty, że udaje się. Można powiedzieć, że mówimy o leczeniu skutków czy konsekwencji, które nastąpiły w momencie zetknięcia z jakąś grupą destrukcyjną, niż o jakimś normalnym funkcjonowaniu. Moja mama zaczęła szukać informacji na temat koła przyjaciół, zaczęła mi te informacje przekazywać, nawiązała kontakt z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o nowych ruchach religijnych i sektach, tylko że niestety do mnie to w ogóle nie docierało. Pamiętam, mama pokazywała mi artykuł, a ja po prostu nie potrafiłam zrozumieć, co jest w nim napisane. Ona zareagowała wręcz histerycznie. Oczywiście w ogóle nie chciała na ten temat słuchać, nie zgodziła się nawet na przeczytanie tych informacji. Któregoś dnia podałam mamie telefon i powiedziałam, żeby porozmawiała po prostu z tym liderem, który okazywał mi zainteresowanie. Wtedy właściwie kierowałam na taka intencja, żeby ten lider przekonał moją mamę, że to, w czym ja jestem, jest dla mnie dobre. I tutaj doznałam szoku. Moja mama rzeczywiście zaczęła z tym liderem rozmawiać. Nigdy nie widziałam, żeby moja mama w taki sposób się zachowywała. Nie rozmawiałam z nim, tylko zaczęłam po prostu krzyczeć do słuchawki, żeby dał spokój mojej córce, że wiem, kim jest on, kim jest jego grupa. Zażądałam, żeby przestał wciągać w to wszystko moją córkę, żeby przestał nią manipulować, że ja nie pozwolę, żeby on ją krzywdził. To był dla mnie szok. Ja dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że zachowanie mojej mamy ma jakieś podstawy. I od tej pory udało mi się wreszcie nawiązać z mamą jakieś porozumienie. W takim świecie wewnętrznym tej osoby widać to w ten sposób, że osoba ma w sobie jakieś tam przemyślenia, jakieś wizje, jakieś cudowne znaki, natomiast nijak to się ma do realnego jej życia. Jeżeli obserwujemy coś takiego, że ktoś wygłasza jakieś takie opinie o kosmosie, o Bogu, o Bóg wie czym tak naprawdę, a nie umie funkcjonować realnie albo coraz gorzej funkcjonuje w realnym życiu, no to mamy powody do obaw. To nie był taki definitywny koniec, dlatego że ja w dalszym ciągu jeszcze przez kilka tygodni udzielałam się w tym ośrodku kultury. Ta sytuacja teraz wydaje mi się bardzo dziwna, bo z jednej strony ja dużo czytałam relacje osób wychodzących z sekt, czytałam książki na temat psychomanipulacji, nawiązałam kontakt z panią Joanną Zabudowską z Dominikańskiego Ośrodka Informacji, ale z drugiej strony jednak cały czas na płaszczyźnie emocjonalnej ja byłam z tą grupą związana. Nie trwało to z dnia na dzień, to był proces długi, na pewno dla córki bardzo trudny, ale skończył się powodzeniem. Ludzie są dużo bardziej podatni na działania sekt niż sami przypuszczają. Nigdy więc do końca nie wiadomo, czy jutro ktoś z nas lub naszych bliskich nie stanie się ich celem.